relacji. Na naszym L-Praise, na ostatnim punkcie programu naszego dzisiejszego wydarzenia. Chcemy teraz skupić się na Panu Bogu, chcemy śpiewać Jemu na chwałę. I tak jak tematem naszego wydarzenia jest pokój Boży, to właśnie tak sobie pomyślałam, że w świecie dużo mówi się o pokoju, o tym, żeby odnaleźć wewnętrzny spokój, żeby medytować, żeby znaleźć w sobie światło, w sobie dobro. I widać, że ludzie właśnie szukają takiego spokoju. I problem z tymi różnymi metodami jest taki, że tak naprawdę omijają one ten prawdziwy pokój, który mamy w Panu Jezusie. Ja wierzę, że kiedy wzrastamy w Panu Bogu, kiedy skupiamy się na Nim, to On wypełnia nas takim pokojem. I dlatego chcemy teraz właśnie skupić się w pełni na Nim, oddawać Jemu chwałę przez pieśni. I zachęcam Was, żebyście gdziekolwiek teraz jesteście, żebyście śpiewali razem z nami, modlili się i oddawali Panu Bogu chwałę. Świat.
przyszedłeś, Adonaj. Cały świat niech pozna Cię, Twą potęgę i chwałę i moc. Każdy język wyzna, że jesteś Panem. Każdy naród dowie się o miłości i łasce Twej. Każdy człowiek Panem. Ty wszystko wiesz, przenikasz i znasz, i jesteś pewną ostoją. Najsłabszych podnosisz, ochraniasz tarczą swą. Zufali i dumni rozproszą się, lecz ufni ucieszą się Tobą. Pieśni zwycięstwa niech głoszą prawdę Tobą. Człowiek uzna, że jesteś wszystkie dni.
Tyś jest Panów Pan, Tyś jest Królów Król, Tyś jest mocny Bóg, Wszechmogący Król. Tyś Emanuel, wielki, który trwa, Tyś pokoju księciem i barankiem jest. Tyś żyjący Bóg, łaską darzysz nas, będziesz rządził zawsze, boś odwieczny Pan. Bóg jest Alfą, Omegą, Mesjaszem mym jest. Mój przyjaciel, Zbawiciel, oddajmy Mu cześć. Tyś pokoju Król, moje życie w Tobie Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu, dotykasz naszych serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu,
Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Zmieniasz się i cały czas działasz. I zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. I zmieniasz się i cały czas działasz. I zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, Ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, Ty działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nie zmieniasz się. Taki jesteś Ty, taki jesteś Ty. Chciałam powiedzieć Wam teraz o czymś, co sprawia, że nie mamy takiego pokoju całkowitego w Panu Bogu. Jest to coś, z czym ja też często mam problem. Jest to chęć kontrolowania, całkowitego kontrolowania mojego życia. Taka postawa, kiedy utożsamiamy zaufanie Panu Bogu z założeniem, że Bóg da nam wszystko, jest naprawdę bardzo niebezpieczna dla naszego życia. Bóg nie zawsze spełnia nasze jakieś zachcianki. Bóg nie jest od tego. I chciałabym teraz, abyście poświęcili chwilę, żeby zastanowić się, czy ufasz Panu Bogu, czy wierzysz w Jego plan i w Jego wizję dla Twojego życia, czy tylko oczekujesz od Niego, że On spełni jakieś Twoje życzenia. Zastanówcie się teraz, proszę, nad tym. Wiecie, w Biblii Pan Jezus raczej zachęca do tego, żeby ufać Mu. Pan Bóg zachęca do tego, żeby ufać niezależnie od tego, co ma się wydarzyć. Żeby wierzyć, że to Jego drogi są najlepsze i że On ma najlepszy plan dla naszego życia. Także teraz śpiewając kolejne pieśni, pamiętajmy o tym, że Pan Bóg jest wielki i doskonały. I to Jego drogi są doskonałe, a nie nasze.
to lew z rodu Judy, Pan niezwyciężony, nikt go nie pokona i każdy przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem składzonym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew. I każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem, i każdy przed nim się pokłoni. Pokłoni przed barankiem i przed lwem, i każdy przed nim się pokłoni. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. 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 Zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nikt nie zatrzyma Cię. Nasz Bóg jest potężny, to lew z rodu Judy, Pan niezwyciężony. Przed nim się pokłoni. Nasz Bóg jest barankiem spłaconym za grzech, żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew. I każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem, i każdy przed nim się pokłoni.
zdania. Wiem już dokąd iść w ciemną noc. Widzę Cię, jesteś jak latarnia i prowadzisz mnie tam, gdzie do. Dziękuję, że Twoje światło świeci jasno, Panie, że taki właśnie jesteś Ty, że Panie, Ty nigdy nie zatrzymujesz, że Ty masz nad wszystkim kontrolę, Panie. Dziękuję Ci, że to właśnie Ty nam dajesz ten Boży pokój, ten Twój pokój. Za to jestem Ci ogromnie wdzięczna i Panie, chcę Cię za to wysławiać, bo Ty jesteś naszym Królem i za to chcę, Panie, Cię uwielbiać dzisiaj. Sprawca odkupienia zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Więc weź mnie. Wypełnij życie me. Ja Tobie
zmienić mnie na zawsze. Sprawca odkupienia zmartwychwstał, pokonał śmierć. Jezus pokonał śmierć. Gdy czekaliśmy w ciemności, gdy już cień nadziei znikł, wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych, by spełniły się proroctwa. Słowo przyszło na ten świat, zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Wiecznie trwa, wywyższony król.
Tak jak śpiewaliśmy, On jest Królem Królów i Panem Panów. I właśnie myśl o tym sprawia, że w moim sercu pojawia się pokój. W moim sercu pojawia się pokój, kiedy myślę o Bożym charakterze, o tym, że On jest niezmienny, On jest wierny i ma tyle wspaniałych cech, jest doskonały. Właśnie kiedy o tym myślę, odczuwam pokój, który wypełnia moje serce i chciałabym, żebyście teraz też pomyśleli o tym, jaki Pan Bóg jest. Możecie też napisać nam w komentarzach, jakie macie myśli, jakieś cechy Pana Boga. Przede wszystkim pamiętajcie o tym w swoich sercach. Przede wszystkim, kiedy odczuwacie strach, kiedy boicie się, wtedy możecie sobie przypomnieć o tym, jakiego mamy wspaniałego Boga, jakiego mamy wspaniałego Ojca. Wierzę też, że Boży pokój pojawia się wtedy, kiedy ufamy Jemu, kiedy oddajemy Mu całe swoje życie, każdą sferę naszego życia, każdą sferę naszego serca. Dlatego też zachęcam Was do tego, żebyście się zastanowili, czy na pewno wszystko powierzyliście Jemu. Może jakiś niepokój, który gdzieś tam pojawia się w Waszych sercach, wynika z tego, że jeszcze coś jest nieoddane Panu Bogu. Jeszcze nad czymś chcecie mieć kontrolę. Zachęcam Was do tego, żebyście pomyśleli o tym i też teraz będziemy śpiewać o tym, że wierność Pana Boga jest wielka. Pamiętajcie o tym i oddawajcie Mu wszystko.
wzbudzasz radość we wszystkim, Jezu, ufam Tobie, zabierasz smutek, rozbudzasz radość we wszystkim, Jezu, ufam Tobie, zabierasz smutek, rozbudzasz radość we wszystkim, Jezu, ufam Tobie, zabierasz smutek, rozbudzasz radość we wszystkim, Jezu, ufam Tobie, ufam Tobie, ufam Tobie, ufam Tobie, wielka jest wierność Twa, wielka jest wierność Twa, podnoszę wzrok, zadziwia mnie, jak wielka wierność Twa, wielka jest wierność Twa, dziś przychodzę do Ciebie, stoję w Twej obecności, wszystko cichnie już, a Ty proszę mów, Ty mnie nigdy nie zmieniasz, zawetnica jest pewna, chcę słyszeć Twój głos. Panie, moje serce pragnie Cię na nowo dziś odkrywać, chcę, kim jesteś Ty. Panie mój, o to jedno proszę Cię i jednego tylko chcę, pragnę jeszcze lepiej poznać Ciebie. Znów otwieram serce me i odrzucam cały lęk, potrzebuję dziś dotyku nieba. Jesteś dla mnie jak oddech, moje życie jest w Tobie, Ty znasz duszę mą, jest dziełem Twych rąk, Ty się nigdy nie zmieniasz, Twoja miłość jest wieczna, nie dorówna jej nic. Panie, moje serce pragnie Cię na nowo dziś odkrywać, chcę, kim jest.
Stałeś się wstydem i hańbą.
mocno w ramionach trzymasz mnie. O, a ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa miłość to Ty, Ty, Ty. Płoniesz w sercu my. Zbawiłeś mnie i tchnąłeś życie w serce me. Słowem oświetlasz każdy dzień, miłością zadziwiasz ciągle mnie. O, a ja zginam przed Tobą kolana swe. Łaska lawiną ogarnia mnie. Największa miłość to Ty, Ty, Ty. Płoniesz w sercu. Wieczór uwielbienia dobiegł końca i mamy dla Was ostatnią piosenkę, która nazywa się Błogosławieństwo. I jest to błogosławieństwo od nas dla Was, dlatego otwórzmy nasze serca i wystawmy nasze dłonie, aby otrzymać ten piękny prezent, który dostaliśmy od naszego Ojca. Cię strzeże i błogosławi,
rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Niech Pan Cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad Tobą w miłosierdziu swym. Niech twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Nad Tobą w miłosierdziu swym, niech twarz obróci ku Tobie i pokój swój da. Tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, ich dzieci, ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, ich dzieci, ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, ich dzieci, ich dzieci. Niechaj Bóg Cię błogosławi po tysięczne pokolenie, Twą rodzinę i Twe dzieci, ich dzieci, ich dzieci. Niech obecność Jego Ducha Cię otacza i prowadzi, będzie w Tobie i przy Tobie. On jest Tobą, On jest Tobą. O poranku i wieczorem, w Twoim przyjściu, w Twoim wyjściu, w Twoim płaczu i radości. On jest Tobą i dla Ciebie. On jest Tobą i dla Ciebie. On jest Tobą.
tym pięknym akcentem zakończyliśmy nasze wydarzenie. Jeżeli chcecie być z nami na żywo następnym razem, mam nadzieję, że będzie już można, to przypominam wam o tym, żeby rejestrować się na Akademię Rośniemy. Link jest do rejestracji na wydarzeniu na Facebooku. I chciałabym teraz podziękować, muszę tutaj mieć ściągę, żeby nikogo nie pominąć. Przede wszystkim chciałabym podziękować wam, uczestnicy, którzy byliście z nami. Dziękuję tym, którzy się zarejestrowali i byli na grupkach. Dziękuję tym, którzy wpadli tylko na chwilę. Super, że byliście z nami. Dziękuję bardzo Kościołowi Filadelfia w Bielsku Białej. Dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być, że mogliśmy skorzystać z tego miejsca i tutaj usługiwać. Dziękujemy teraz całej ekipie od sprzętu, czyli projekt Exit Tour, misja CSM, Radek Itner oraz firma Be Creative. Dziękujemy też zespołowi Pathlife, że mogliśmy mieć takie piękne tutaj też podkłady muzyczne w przerwach. Dziękuję bardzo wszystkim prowadzącym grupy dyskusyjne, którzy łączyli się z nami i z wami z całej Polski tak naprawdę. Dziękujemy prowadzącym warsztaty, czyli była to Werka, Ola i Dawid, Łukasz oraz Kasia. Bardzo dziękujemy naszemu wspaniałemu mówcy, Michałowi. Dziękujemy za twój czas, dziękujemy za słowo, którym się z nami dzieliłeś. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie tego wydarzenia. Są to wolontariusze, są to osoby, które pomagały nam w tym wydarzeniu. Niektórych widać tutaj na scenie, niektórych nie widać, ale są po prostu, bez nich by tego wydarzenia nie mogło w ogóle być. No i oczywiście dziękujemy Bartkowi i Agacie, którzy są misjonarzami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu Eldorado i bez których byśmy na pewno nie przeżyli. Dziękujemy wam bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo.